Lambo driftowa. Okej, okay, nie mam pytań. Hej wszystkim z tej strony Screamy, witajcie w nowym odcinku z Car for Sale Simulator. I dzisiaj, słuchajcie, wyszedł świąteczny update. Przeogromny update ponoć. Mamy wszędzie śnieg. Wow, jak to wygląda? Co jest? On przeleciał przez mój budynek. Dobra, czyli mamy jakiegoś Mikołaja, który krąży wokół całej mapy bodajże. Weźmy nasze auto i ponoć teraz jest nowy rodzaj sterowania samochodami. Mamy też nowe kamery ponoć. I to, dobra, serio, są nowe kamery? Mamy nawet coś. Co on robi z tymi rękami? No tak się średnio prowadzi, ale dobra, niech będzie. Auto inaczej brzmią! Epicko brzmią teraz! Są jakieś okropnie wolne przy okazji. I musimy zebrać 30 bałwanów. Są też jakieś prezenty. Czy ten bałwan... Czekajcie, bo on chodzi. $1500 dostałem! Stary! Okej, rozwalamy bałwany. To my jesteśmy jakimś Grinchem niszczącym święta, czy o co chodzi? Pogromca uśmiechów dzieci. Ponoć jest nowy model jazdy samochodem, ale szczerze, nie widzę, żeby się ulepszył. Zbieramy bałwany. Mamy już 3, musimy zebrać wszystkie. Weźmy jakieś lepsze auto, szybszy samochód do zbierania tych wszystkich bałwanów. Czemu BMW ma maksymalnie 90 km na godzinę teraz? Pójdźmy spać, żeby było światło dzienne. Tutaj wezmę przy okazji bałwana. Czy ten Mikołaj ciągle rozdaje prezenty, czy jak to wygląda? Tu jest kolejny, ale po tamtego nie idę. Wsiadamy do Porsche, za kierownicę i zobaczcie, tu jeden z nich chodzi, więc go bierzemy od razu. I on jest mega szybkie! Wow. Dobra, jednak szybkie są te auta i jednak lepiej się troszkę prowadzą, mam takie wrażenie. Co prawda nadal to nie jest król prędkości, ale zobaczmy z nitrem. 160 km na godzinę już prawie nie przyspiesza. Lecą! Średni ten model jazdy. Mamy 7 bałwanów. Ja się tak śmiesznie czuję, rozjeżdżając te bałwany. Powinniśmy mieć w sumie Mustanga do tego. Jak to na śniegu? Auto się wywala na śniegu, logiczne. Mamy 9 bałwanów. Coś tutaj leżało, tak mi się wydaje. Gdzieś tutaj, tutaj leży coś. Kolejny prezent. Tylko tu są chyba tylko pieniądze, więc op. Mamy jakieś turbo. 6 dolarów. Czy mogę ulepszać auta teraz? Bo ponoć się da coś robić. I mamy też nową mapę. Mapę do driftowania. Zaraz do tego przejdziemy. Tylko chciałbym serio najpierw znaleźć wszystkie bałwany w tej okolicy. Wyobraźcie, że ktoś sobie jeździ Porsche za jakieś 1,5 miliona. Rozwala się w znaki i rozjeżdża wasze bałwany, które zbudowaliście przed domem. Chociaż w Polsce nie ma zbytnio śniegu. Mamy 13. Schowany nawet za autobusem był. 14. 16. Przy okazji sobie naprawimy Porsche. 18. Tutaj też było dużo bałwanów. Tutaj też jest bałwan. I mamy, zobaczcie, auto. Mamy chłodnicę. Weźmy teraz młotek. Rozwalmy ten samochód. Zobaczcie, rzeczy wypadają z tego samochodu. Jakieś turbo wypadło. Coraz więcej rzeczy. Czy mogę bałwana młotkiem tak... Nioj! Jaki ten samochód jest wytrzymały? Ile mam go jeszcze bić? O, zatopił się pod ziemię. Zbieramy całe te śmieci, cały ten złom. Mamy tu nawet kierownicę i prezent. Fajnie, $100 zarobiliśmy. Nie no, super. Pewnie bałwan jest jeszcze gdzieś tutaj za tym, a wiedziałem! Mamy już 20, więc już prawie koniec. Fajnie też, że kradniemy innym ludziom prezenty. Czy coś jest na tej górze? Na tej górze nic nie ma. Tu za to widzę bałwana kolejnego z prezentem. Mamy tutaj 2 kolejne bałwany. Dzień dobry, czy widział pan bałwana? Przecież przede mną stoi. Tutaj jest! Przy naszym domu jest. Zostały jeszcze 3 bałwany, ja ich nie mogę znaleźć. Dobra, trzeba wszystko sprawdzać, bo zobaczcie, one mogą być nawet schowane gdzieś tutaj za domami. Możliwe, że też gdzieś za naszym domem jest. Poczekajcie, czy jest w domu naszym jakiś bałwan? Oprócz mnie? Tu nie widzę bałwana żadnego. Co tam? Co tu się dzieje? Mamy tutaj 2 bałwany. I ostatni powinien też być gdzieś tutaj na środku. Gdzieś tutaj schowany. Miałem wrażenie, że zauważyłem. Jest!
tam jest! Do tego trzeba tak ładnie boczkiem rozwalić. Czekajcie, czy Mikołaj teraz puści coś? Czy to będzie samochód? Czy to będzie samochód? Bo to jest ogromne. Czy on już sobie poleci? Okej, nadal krąży, nieważne. Jedźmy tam, zobaczmy, czy coś dostaniemy ciekawego. Znając mojego pecha, dostaniemy jakieś najgorsze z możliwych samochodów, bo to pewnie losowe będzie. Uwaga! Serio? Serio? Auto za 20 tysięcy dostałem. Nie wiem, myślałem, że to, nie wiem, jakaś Pagani Zonda będzie, jakiś GTR czy coś. Ale może przynajmniej drogo mogę sprzedać ten samochód, bo jest piękny, ładny, nienaruszony. Ile on ma w ogóle przejechane? Zaraz sobie zobaczymy w komputerze. Mamy też tutaj prezent. Okej, tylko weź i znajdź teraz ten samochód. 138 tysięcy! No, panie Mikołaju, ja rozumiem, że nie zasługuję, ale bez przesady! Super, nie dość, że mi dał mocno zużyte auto, to jeszcze jedno z tańszych. Weźmy w takim razie nasze Porsche, przeróbmy je jako Porsche do driftu. Chociaż te Porsche niezbyt nadaje się do driftu, ale zróbmy z tego coś do driftu. Okej, drift kit, proszę bardzo. Obniżamy Porsche nasze na maksa. I teraz da się tym jeździć bokiem. I to serio dobrze. Wjeżdżamy tutaj na lawetę. I panie laweciarzu, proszę nas zabrać. Zobaczcie, na miejsce do driftu. Jeszcze tu jest sztuczna inteligencja. Mamy też stację benzynową. Czekajcie, którędy mam jechać niby? Chyba tu pod górę. Tak mi się wydaje. Pojedźmy pod górę, zobaczmy, jak się tutaj jeździ bokami w tej grze, bo jeszcze nie umiem zbytnio. Co to jest? Ops. Tu jest jakaś mega szeroka droga do driftu. Dobra, teraz mi się to podoba. Okej, może uda mi się driftować w tej grze. Potrzebuję trochę praktyki. Szczególnie, że ta gra sama mi zmienia biegi, co jest najgorsze. Ale da się tu jeździć. Fajnie, bokami. To bez problemu. Nawet z tej kamery można patrzeć i idealnie wjeżdżać w zakręty. Prawie to oni też jeżdżą bokami? Czy mi się wydaje? Zobaczmy, czy oni będą próbować coś. Czemu on się wywalił? No, jeszcze mnie walnął. Gonimy go bokiem. Znowu się wywalił. Widzowie, ja tak jadę za nim już naprawdę długo i on z 10 razy dachował, nie? I on cały czas wstaje tym samochodem i jedzie dalej. Wyprzedzamy go bokiem, jeszcze walnął we mnie. Mamy kolejny samochód, tylko tu jest koniec trasy. Zobaczmy, co oni zrobią. O, tu... Nie no, vanem przyjechali. Czy oni od nowa... Super. Wow, lampa driftowa. Okej, nie mam pytań. O, zobaczcie, mamy GTR-a. Zobaczmy, jak GTR będzie driftować. Driftuje rzeczywiście. Okej, uwaga, wchodzi w zakręt. Wchodzi... Walnął w ba... Przeleciał. Stary... Spoko. Dobijamy się. Robimy tołgę z nimi. Proszę bardzo. Profesjonalna jazda. Spróbujmy mu jechać przy drzwiach. Tylko czekam, aż się trochę ogarnie, bo robi naprawdę dziwne rzeczy. Jeszcze ktoś we mnie walnął. Co on zrobił? No przestań we mnie wjeżdżać. Dobra, jedzie, jedziemy zaraz za nim. Spróbujmy mu się tak dobić fajnie do drzwi i równo z nim jechać bokiem. Wyprzedziłem go. O, spadłem z gripu. Czemu auto do driftu jest szybsze niż auto do wyścigów? To było straszne. Zobaczmy, za ile można sprzedać te. Jeszcze one jest walnięte i było malowane. Panie Mikołaju, o co to chodzi? Nawet do pełna paliwa nie zalał. One było nawet dachowane. No to... Dobra, sprzedajemy to. Nie podoba mi się ten prezent. W ogóle mi się nie podoba. Czemu mój awatar jest do góry nogami? Dajemy 45 milionów dolarów. Taniej nie sprzedam. No nie dość, że dostaliśmy samochód bez dachu. To jakoś wisi sobie w powietrzu. Mikołaj lata przez nasz sklep. Dostaliśmy cabrio w zimę. Dziękuję, Mikołaju. Tutaj jest kompletnie to zniszczone. Nie no, dramat. To jest po prostu dramat. I zobaczcie, klient poszedł kupić ten samochód, a nikt nie chce kupić tego Audi. Proszę, kup te Audi. O,
Dobra, chcę kupić. Obstawiajcie, za ile będzie chciała kupić. Proszę pani, prezent od Mikołaja. 30 tysięcy tylko chcę dać. 40 tysięcy. Nie chcę kupić, to nie sprzedajemy. Mamy też świąteczny prezent. Mamy kolejne auto za dolara. Tylko nie lubię handlarzyków, więc sprzedamy dla pani. Dla pani zróbmy świąteczny prezent. Sprzedajemy. Za dolara. Okej, pani babcia jest. 24 tysiące, no nikt nie chce zaoferować jakichś pieniędzy za to. Weź to sobie, za dolara sobie weź. Za dolara. Nie potrzebuję tego samochodu. Także to już chyba wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Zobaczmy, czy tutaj coś jeszcze jest. Nie ma nic nowego. Chociaż nie kojarzę tego samochodu, ale jest to jeden z tańszych samochodów. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Przeleciałem między. To już gorzej. I pa, pa.